O realności obecnego procesu przemian mówił premier Mateusz Morawiecki. Prezes PiS podkreślił wiarygodność rządu, potwierdzeniem czego, zdaniem Jarosława Kaczyńskiego, są inwestycje rozwojowe. Po ścianie wschodniej kolejna regionalna konwencja PiS przed wyborami samorządowymi odbyła się w Zielonej Górze. O szczegółach Damian Diaz. Ochotnicza Straż Pożarna w Białych Błotach, niedaleko Bydgoszczy, istnieje od roku. Mamy około 70 osób w naszej jednostce, nie wszyscy są ubrani, doposażeni. Nie mamy nowego całego sprzętu. Dla nas jest dobry każdy sprzęt. Chcielibyśmy mieć nowy sprzęt, ale nie stać nas. W niektórych miejscach kraju, jak tu w Wąsoszu Górnym, strażacy ochotnicy są w znacznie gorszej sytuacji, choć zasługują na więcej. Na każde OSP powinno być dużo pieniążków darowane, bo jednak oni wszędzie się angażują, tak? Są wszędzie, czy w pożarze, czy w wypadku. W tym roku do ochotniczych straży pożarnych trafi 137 milionów złotych, czyli ponad 10% więcej niż w ubiegłym. OSP zostały też po raz pierwszy objęte programem modernizacji służb mundurowych, z którego dostaną 0,5 miliarda złotych. Pod czasami nawet krew, poświęcenie i trud druhów ochotniczych straży pożarnych ma taką samą wartość, jak trud i praca funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej. Dziś do zachodniopomorskich OSP trafiło kilkanaście nowych wozów ratowniczo-gaśniczych i trzy łodzie. O budowie dróg w miejscach,